Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mentalność światowa stoi w opozycji do logiki Boga, który ma upodobanie w cichości, skromności i pokorze. Wmawia się nam, że miarą szczęścia jest sukces i uznanie u ludzi. Współczesne filakteria i pierwsze miejsca wyglądają nieco inaczej niż za czasów Jezusa. Nie chodzi przecież o długość frędzli u płaszcza, ale o długość listy znajomych na Facebooku, followersów na Instagramie czy Twitterze. Współczesnym zaszczytnym miejscem na uczcie lub w synagodze jest jak największa liczba widzów na YouTubie i społeczność wspierających na Patronite. To takie przyziemne, chcieć być kimś ważnym, rozpoznawalnym i szanowanym, a tak mało ludzkie chcieć być najmniejszym, ostatnim i sługą wszystkich. Ale przecież ta druga droga, pokornej służby bliźnim, jest ulubioną drogą Boga. Nią przeszedł właśnie Jezus. Odrzucił On sukces i królewską władzę, a poszedł na krzyż, drzewo hańby. Być naśladowcą Chrystusa to znaczy naśladować Go również w cnocie pokory. Nie szukać chwilowego blichtru, ale szukać wypełnienia woli Bożej. Bóg kocha to, co proste, pokorne i ubogie, ponieważ sam jest prosty, pokorny i ubogi. I właśnie na tym polega Jego wielkość i wszechmoc. Nie dajmy się omamić świecidełkom świata i ludzkiej pychy, ponieważ to tylko bezwartościowe cekiny. Wybierzmy prawdziwy skarb, który ofiaruje nam Bóg, drogocenną perłę życia wiecznego i skarb przebywania z Nim twarzą w twarz przez całą wieczność. Żeby zobaczyć piękny, zapierający dech w piersiach widok, trzeba wyruszyć w górę, w kierunku szczytu. Zdobycie go wiąże się wprawdzie z wysiłkiem, ale nagroda jest nieporównywalnie większa od trudu, jaki należy włożyć w jej zdobycie.